Dobry wieczór. Dziś wtorek, 17 dzień grudnia. Joanna Jędraszczyk-Kałwak. Zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. 5 grudnia w Galerii Katowickiej miało miejsce ostatnie wydarzenie zaplanowane w ramach kampanii społecznej Autyzm Codzienność. Nietypowa formuła i nieszablonowe miejsce stworzyły doskonałą okazję do kontynuowania rozmów o autyzmie. Zapraszam Państwa na relację. Seminarium panelowe pod tytułem Zrozumieć autyzm było okazją do poruszenia takich tematów jak prawo oświatowe czy edukacja dzieci nieneurotypowych, ale 5 grudnia dyskutowano też o domowej codzienności osoby w spektrum. O tematach związanych z meltdownami, z shutdownami, czyli są to albo wybuchy wewnętrzne ludzi ze spektrum autyzmu, których nie widać, ale które ich męczą, albo zewnętrzne, które widać i które ludzie odbierają na zasadzie bezczelny, wstrętny, agresywny. Podczas dyskusji próbowano podać receptę na to, jak zachować się wobec osoby w spektrum autyzmu, która próbuje poradzić sobie ze swoimi emocjami. W tych momentach trzeba zachować spokój i bezpieczeństwo. Popatrzeć, czy dziecko jest bezpieczne, odsunąć inne dzieci i nie reagować agresją, krzykiem. To jest bardzo ważne. Z tego powodu, że ten człowiek, który przeżywa meltdowny, ale także shutdowny, to są takie emocje, których nie da się powstrzymać. To jakby jest nakazane z punktu widzenia układu nerwowego, niezależne od tego człowieka. Więc w jednym i w drugim przypadku, jako osoby towarzyszące, zachowujemy spokój. Bardzo ważna rzecz i dbamy o bezpieczeństwo. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano też o wsparciu duchowym osób w spektrum autyzmu, a także o codziennym życiu rodziców zdiagnozowanych dzieci i łączeniu pracy zawodowej z opieką nad potomstwem. To nie jest łatwe, to nie jest typowe i uważam, że tu jest potworny brak takiego wsparcia ze strony państwa. Jeżeli pracująca mama opiekuje się swoim dzieckiem, to nie ma żadnej ulgi na przykład w ilości godzin swojej pracy. W Polsce jest taki standard, że jeżeli ktoś ma niepełnosprawność umiarkowaną, to ogranicza mu się etat. Myślę, że trochę podobnie należałoby traktować pracujące matki niepełnosprawnych dzieci, po to właśnie, żeby były w stanie pracować, bo w większości przypadków to jest niemożliwe. Wśród osób biorących udział w debacie była także Dorota Kozłowska, nauczycielka z wieloletnim stażem, która jest uwielbiana przez dzieci w spektrum autyzmu. Jej zdaniem kluczem do porozumienia z uczniem jest wyrażanie krótkich, zwięzłych poleceń. Siadaj, zeszyt, pisz. Odpowiadaj, bo autyści, jak wiadomo, nie rozumieją, nie potrafią się skupić na długim poleceniu. Jeśli zaczniemy mówić, proszę cię bardzo, Nikodem, usiądź sobie w ławce, wyjmij zeszyt, no to wiadomo, że nam tego nie zrobi. Poza tym trzeba mieć do nich serce i też nie można się obrażać, poczucie humoru. A poza tym także wyznaczanie granic i konsekwencja oraz unikanie zmian i nieprzewidzianych sytuacji. Spotkanie na scenie Galerii Katowickiej było ostatnim organizowanym w ramach kampanii społecznej Autyzm Codzienność. Dzięki tej inicjatywie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS przez niemal 2 lata nauczyciele podnosili swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Wszystkie sprawy, które są poruszane w trakcie spotkań, konferencji, spektaklu są niezwykle istotne dla pracy nauczyciela, który styka się z dzieckiem w spektrum autyzmu. Można zweryfikować metody, o których dowiadujemy się na podyplomowych studiach, o praktyczną stronę. Proszę mi wierzyć, że to jest bardzo ważne w pracy każdego nauczyciela. Teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką. Od tego roku mam w klasie dziecko z zespołem Aspergera. I dzięki tej kampanii wiem, jak pracować z tym dzieckiem. Mimo że kampania właśnie dobiega końca, jej twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. Już teraz rusza program Szkoła dla ASA, w ramach którego placówki oświatowe będą dostosowywały swoją przestrzeń do potrzeb dzieci w spektrum autyzmu. Ponadto planowane są kolejne seminaria i konferencje mające na celu szerzenie wiedzy na temat autyzmu. 14 grudnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu debatowano o smogu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę zorganizowało już 15 forum osób niepełnosprawnych.
Tematem tegorocznego Forum Osób Niepełnosprawnych był smog, który od lat stanowi ogromny problem także w Raciborzu. Z tego co widzimy, nie wygląda najlepiej i z tego co czytamy w mediach, że jednak ten smog również dotyka tutaj mieszkańców Raciborza, także myślę, że mogło być na pewno lepiej. Mnie się osobiście wydaje, że uświadomienie problemu smogowego jest chyba takim najważniejszym czynnikiem społecznym, jeżeli chodzi o przyszłość naszą i nasze zdrowie. Dlatego, że chyba nie do końca jeszcze wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czasami sami się trujemy. Celem konferencji było uświadamianie. Lekarz raciborskiej lecznicy podczas swojego wykładu wyjaśniał, że smog jest zanieczyszczeniem środowiska powodowanym działalnością człowieka i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także informował, jakie stanowi zagrożenia. Oddziałuje na cały organizm, począwszy od układu nerwowego, jak i układu płucnego, krwionośnego. Powoduje udary mózgu, zawały mięśnia sercowego, zaostrzenie przewlekłych chorób typu astmę, typu przewlekoobturacyjna choroba płuc, infekcje. Dodatkowo wpływa też na rozwój dzieci w okresie prenatalnym, zwiększa, że tak powiem, podatność na późniejsze choroby, zachorowania, szczególnie układu oddechowego, zmniejsza iloraz inteligencji dzieci, że tak powiem, których matki żyją w obszarach, że tak powiem, zasmogowanych. Tradycyjnie już podczas wydarzenia laurem życzliwości wyróżniono osobę szczególnie przyjazną niepełnosprawnym. Laura otrzymała pani Irena Białuska za wieloletnie działania na rzecz osób niesłyszących, niepełnosprawnych, bo działa nie tylko w jednym stowarzyszeniu, w wielu. Także jest to osoba naprawdę znana, podziwiana przez nas. Przypomnijmy też, że podczas ubiegłorocznego forum laurem wyróżniony został wicestarosta Marek Kurpis. Tym razem także nie mogło zabraknąć go podczas konferencji, gdzie reprezentował starostwo powiatowe w Raciborzu. Instytucja ta od lat wspiera osoby niepełnosprawne. Czynniki są dwa. No pierwsze to są przede wszystkim zadania, które realizuje samorząd powiatowy i tutaj jeżeli chodzi o kwestie niepełnosprawności mamy jasne i sprecyzowane. A staramy się to robić nie tylko poprzez naszą instytucję, nasze organizacje, nasze jednostki organizacyjne może w ten sposób, ale przede wszystkim również przy współpracy ze stowarzyszeniami. Dlaczego? Bo po prostu są bardziej mobilne. Czasami od naszej sfery urzędniczej z jednej strony, a z drugiej strony bezpośrednio docierają do społeczności lokalnej. Po prostu mają większe przebicie. Organizację wydarzenia poza powiatem raciborskim wsparło także miasto Racibórz. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Niesłyszących to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.